Sąd rejonowy w Gdańsku wydał wyrok w sprawie dwóch byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oskarżonych o to, że 22 lipca tego roku, będąc w stanie nietrzeźwym, obrazili uczucia religijne osób zgromadzonych w kościele pod wezwaniem świętej Brygidy. Sąd skazał Piotra T. na 1 rok i 4 miesiące, Adama J. na 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności. Orzeczono również nawiązki. Wyrok nie jest prawomocny. Dziś w Ministerstwie Rynku na spotkaniu z wicewojewodami i z dyrektorami wojewódzkich wydziałów handlu minister Marcin Nurowski zapowiedział koniec z pensjami dla handlowców. Płace trzeba ściśle związać z obrotem i zyskiem przez prowizje, agencje lub wewnętrzne rozrachunek gospodarczy. Tak by w handlu pozostali drapieżni rozpychający się łokciami. Chodzi też o to, by ograniczać wszystko łącznie z nonsensownymi często przepisami, co ogranicza swobodę działania. Druga sprawa to rynek mięsny. Ogłoszenie decyzji o zmianie cen skupu wpłynęło już korzystnie na podaż. Są województwa niewykorzystujące rozdzielnika. Trzeba możliwie szybko odejść od kartek. Ucieszył mnie wojewoda tarnobrzeski, który zaproponował eksperyment polegający na odejściu od kartek. Istota eksperymentu polegałaby na tym, że wykupilibyśmy po prostu kartki, płacąc za różnicę między ceną urzędową a ceną wolnorynkową mięsa jego przetworu w tym województwie. No, trzeba to po prostu sprawdzić i policzyć. Chodzi o likwidację w sieci sklepów mięsnych ze zwykłej rąbanki, z wołowiny z kością. To drażni, to denerwuje. A przecież z tego można zrobić zupełnie coś innego. To, co chętnie kupimy. Gdańsk od dzisiaj jest gospodarzem kolejnej imprezy handlowej, tym razem pierwszych międzynarodowych targów marketingowych. Zorganizowano je dla firm zajmujących się usługami marketingowymi oraz dla producentów wszelkich materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym. Marketing stał się już przemysłem, który ułatwia nawiązanie kontaktów i sugeruje, co i jak produkować, a w ostateczności daje korzyści i kupującym, i sprzedającym. W imprezie, której patronuje Polska Izba Handlu Zagranicznego, uczestniczy 40 wystawców z kraju i zagranicy. W kinach całego kraju rozpoczęły się listopadowe Dni Filmu Radzieckiego. W programie 10 filmów, premiery oraz obrazy znane tylko niektórym, na przykład bywalcom konfrontacji, jak film Eldara Riazanowa Zapomniana melodia na flet. Gospodarze zaproponowali różnorodność tematyczną i gatunkową. Filmy do płaczu i do zadumy. Projekcje będą okazją do spotkań z radzieckimi filmowcami, gośćmi imprezy. Problemem polskiego kina jest to, że nie nadąża ono za rzeczywistością, za teraźniejszością. Nie także się wydaje, że polskie kino nie nadąża za współczesnością. U nas, w naszej kinematografii, od czasu, kiedy filmy zaczęli robić młodzi, jest zjawisko odwrotne. Film wyprzedza rzeczywistość. Kino zaczęło przewidywać to, co może się stać. Rozstrzygnięto także doroczny konkurs na najlepszy polski plakat do filmu radzieckiego. Zwyciężył Mieczysław Wasilewski za cykl trzech plakatów. Do tej pory jego prace dodawały blasku głównie gmachom instytucji kulturalnych i rządowych w Londynie, Paryżu i Nowym Jorku. Od dziś dwa malowidła światowej sławy artysty pana Stefana Knapa są również w Warszawie. Będą ozdobą jednej ze stacji metra. Teraz architekci muszą się pomartwić, jaką oprawę nadać tym dziełom sztuki. A czas ku temu najwyższy. Na budowie kolejki podziemnej nie jest źle. Co prawda nie wszędzie tak samo, ale się buduje. Na Ursynowie, tam gdzie najlepiej, układane są już marmurowe posadzki, instalacje elektryczne, a także elementy wystroju. No cóż, miejmy nadzieję, że tak hojnych mecenasów metro będzie miało więcej, a panu Stefanowi Knapowi, pilotowi dywizjonu 318, kawalerowi Krzyża Virtuti Militari i orderu Polonia Restituta dziękujemy. Książę i księżna Walii przebywają we Francji z oficjalną wizytą. W czasie uroczystego obiadu wydanego przez prezydenta Mitterranda, brytyjski następca tronu wygłosił w nienagannej francuszczyźnie dowcipny toast, nawiązujący do skomplikowanej i burzliwej historii stosunków między obu państwami. W dzisiejszym wydaniu dziennika to już wszystkie informacje. Dziękujemy, do widzenia.